2 listopada. Z portalu dziennik polski24.pl dowiadujemy się, że w nocy przed godziną 24 policjanci patrolowali teren w miejscowości Zabocie. Dostrzegli, że kierujący z Kodą Oktawią jedzie w sposób wskazujący, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dali sygnały dźwiękowe i świetne do zatrzymania kierowcy. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd, jednak kierujący, zamiast zatrzymać się do kontroli, znacznie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze. Prowadzili pościg za kierującym Skodą przez kilka jeszcze sąsiednich miejscowości. W 31-latek wjechał do przedronażnego rowu, ale podjął jeszcze pieszą ucieczkę, informują policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Na wezwanie policjantów do zatrzymania mężczyzna nie reagował. W celu udaremnienia ucieczki funkcjonariusz użył paralizatora typu taser, dzięki któremu obezwładniono młodego mężczyznę. Policja wskazuje, że w trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy uciekinierze środki odurzające w postaci mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany, następnie poddany badaniu trzeźwości. Był trzeźwy, natomiast badanie narkotestem wykazało obecność substancji psychoaktywnych, w silnie relacjonuje policja. W poniedziałek 4 listopada 31-latek z Ukrainy usłyszał dwa zarzuty. Nie zatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania środków odurzających. Policja dodaje, że jeżeli wynik z pobranej do badania krwi potwierdzi zawartość narkotyków w organizmie, mężczyzna usłyszy również zarzut kierowania pojazdem pod działaniem niedozwolonej substancji. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdowie. 3 listopada. Jak donosi Beskidzka24... 3 listopada, tuż przed godziną piętnastą, jeden z Oświęcimian powiadomił policjantów, że na parkingu przy ulicy Stafa w Oświęcimiu jest pijany mężczyzna, który chwilę wcześniej jadąc z Peżotem uszkodził inne auto. Policjanci ustalili, że 29-latek ukradł samochód w bobrku, a następnie podczas próby parkowania uszkodził Suzuki. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 3,9 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zakradzież samochodu grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Zakierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości do 3 lat pozbawienia wolności. Co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i wysoka grzywna podkreśla aspirant sztabowy Małgorzata Jurec, Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. 3 listopada. Radio Piekary donosi, że służby prowadziły 3 listopada działania przy ulicy Będzińskiej w Sosnowcu w związku ze zgłoszeniem, które odnotowano godzi około godziny 12. Interweniowano tam, jak informował Dziennik Zachodni w związku z odnalezieniem zwłok, które znajdowały się w rejonie garaży. Oficer prasowa sosnowieckiej policji, aspirant Katarzyna Cypel-Dąbrowska, potwierdziła, że policjanci odnaleźli ciało mężczyzny w wieku około 35 lat. Obywatel Ukrainy został zamordowany. W sprawie tej są zatrzymania. Sosnowieccy kryminalni, przy wsparciu policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, zatrzymali dwóch podejrzanych do sprawy zabójstwa, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy. Z soboty na niedzielę obaj zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Mundurowi ustalili osoby mające związek z tym zdarzeniem. Już następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia policjanci zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 24 i 46 lat. Mężczyźni usłyszeli wczoraj prokuratorskie zarzuty. Za zabójstwo grozi im kara nawet dożywotniego więzienia. 4 listopada z portalu Warszawa Hot News możemy się dowiedzieć, że policjanci z Bielańskiej komendy szukają 34-letniego Aleksandra Atamanczuka, który ukrywa się przed organami ścigania. Obywatel Ukrainy poszukiwany jest listem gończym. Oskarżony jest o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policją. List gończy za obywatelem Ukrainy wydał sąd rejonowy dla Warszawy Żoli Boża. Mężczyzna został skazany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Poszukiwany jest. Jest celem odbycia kary 73 dni pozbawienia wolności. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z komendą policji na bielanach ulica Żeromskiego 7. Portal lublin 112.pl 4 listopada informuje, że w nocy z 30 na 31 października włodawcy policjanci zostali wezwani do interwencji w sprawie przemocy domowej w jednej z miejscowości w gminie Włodawa. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że 41-letni obywatel Ukrainy, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował nastoletnie dziecko oraz próbował uderzyć swoją partnerkę. Gdy kobieta uniknęła ciosu, mężczyzna sięgnął po nóż i groził jej pozbawieniem życia. Policjanci zatrzymali napastnika i przewieźli go do aresztu. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego nad partnerką oraz naruszenia nietykalności cielesnej jej małoletniej córki. Jak ustaliły śledczy, od dłuższego czasu 41-latek wszczynał awantury domowe, wyzywając kobietę słowami wulgarnymi, grożąc jej życiu i kontrolując jej działania. Podczas ostatniego incydentu groził jej nożem, co stanowi dodatkowe obciążenie w postępowaniu karnym. Na wniosek policji oraz prokuratury wodawski Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego. W postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Zgodnie z przepisami prawa za przemoc domową i groźby karalne grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 5 listopada. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z przejścia granicznego w Korczowej. Skierowali do kontroli wjeżdżający do Polski samochód ciężarowy przewożący pelet. W kontroli pomagał im Bruce, Springer z angielski Langielski wyszkolony do wyszukiwania wyrobów tytoniowych. Z pomocą psa funkcjonariusze dotarli do miejsc ukrycia nielegalnego towaru. 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy znajdowały się w podłodze naczepy. Podejrzany o przemyt kierowca został ukarany mandatem w wysokości 10 tysięcy złotych. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. 5 listopada z portalu farmer.pl dowiadujemy się, że inspektorzy o Polskiej Inspekcji Transportu Drogowego, pełniący obowiązki na autostradzie A4, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów na ukraińskich rejestracjach. Z okazanych dokumentów wynikało, że ukraiński kierowca przewozi ładunek przypraw ze Słowacji do Polski. Jak stwierdzili kontrolerzy kierowca realizował przewóz międzynarodowy typu Cross Trade, który nie podlega zwolnieniu zgodnie z umową między Unią Europejską a Ukrainą. Tymczasem obywatel Ukrainy nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie świadczonej na terenie Polski usługi. Dalej więc pojechać nie mógł. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, a na poczet przyszłej kary pobrana została kaucja w kwocie 12 tysięcy złotych. Zespół pojazdów został skierowany na parking strzeżony do czasu uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub Przeładowania towaru na pojazd przewoźnika posiadającego stosowne uprawnienia. 6 listopada. Z portalu lubań.pl dowiadujemy się, że policjanci lubańskiej drogówki na drodze między Lubaniem a Leśną zatrzymali do kontroli Audi A3. Już pierwszy kontakt z kierowcą utwierdził policjantów, że siedzący za kierownicą 49-latek jest pijany. Mężczyzna, próbując uniknąć konsekwencji, narobił sobie jeszcze większych problemów. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Do zatrzymania doszło około godziny 5.30 na drodze między Lubaniem a Leśną, gdy policjanci w ramach akcji Alkohol i Narkotyki kontrolowali jadących autami kierowców. Od jednego z nich wyczuli woń alkoholu. Przypuszczenia mundurowych szybko się potwierdziły. Przeprowadzone badania alkomatem wykazało w organizmie 49 latka ponad 1,4 promila alkoholu. Nie był to jednak Koniec jego problemów. Gdy obywatel Ukrainy usłyszał, że zostanie zatrzymany i trafi do policyjnej celi, postanowił wręczyć funkcjonariuszom korzyść majątkową w postaci 100 euro w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. 49-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Lubanie, a po wytrzeźwieniu przewieziony do prokuratury w Lubaniu, gdzie usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wręczenia korzyści majątkowej policjantom. Mężczyzna został objęty środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. Teraz o losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. 6 listopada PL informuje, że w godzinach porannych na ulicy Energetyków doszło do dramatycznego wypadku. Dziwnastoletni obywatel Ukrainy, kierując swoim BMW, stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył bokiem drzewo rosnące przy drodze. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu budynku prokuratury na odcinku prowadzącym w kierunku promenady. Mimo groźnego wyglądu kolizji, młodemu kierowcy z Ukrainy udało się wdostać z pojazdu bez żadnych obrażeń, co oznaczało, że nie było potrzeby wzywania pogotowia. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiła się policja, która nałożyła na sprawcę mandat. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lądowym. To kolejny przypadek, w którym sprawcą wypadku jest obywatel Ukrainy, co budzi niepokój i skłania do refleksji nad bezpieczeństwem na drogach. Jak to możliwe, że na takim krótkim odcinku drogi można doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem? To przestroga dla innych kierowców, by pamiętali o ograniczeniach prędkości oraz o odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą prowadzenie pojazdu. 7 listopada. Na portalu WawachodNews24 czytamy: Niektóre zachowania uczestników ruchu drogowego są znamiennymi przykładami nie tylko lekceważenia obowiązujących przepisów, ale też braku troski o własne zdrowie, a nawet życie. O tym, że droga ekspresowa to droga o ograniczonej dostępności, przekonał się 42-letni obywatel Ukrainy, wobec którego interweniowali policjanci. Piaseczyńskiej drogówki. Mundurowi jadąc drogą S7 na wysokości miejscowości Wilcza Góra dostrzegli rowerzystę beztrosko jadącego w kierunku Warszawy. 42 w swoim zachowaniu nie widział niczego nagannego. Poinformował policjantów, że tą właśnie arterią zamierza dojechać na warszawską dzielicę Wawer. Funkcjonariusze pomogli mężczyźnie bezpiecznie opuścić ruchliwą drogę, przypominając mu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na drodze ekspresowej dopuszcza się jedynie ruch samochodów i motocykli. Nie mogą więc pojawić się na niej piesi, rowerzyści czy też pojazdy zaprzęgowe. 7 listopada na stronie interi.pl czytamy Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy kobiety z Uczelni Wyższej w Odesie. Ze szczegółowego komunikatu na stronie CBA wynika, że do akcji służb doszło 29 października w Warszawie. Trzy pracownice naukowe z Ukrainy przyjechały do Polski, bo nie mogły skontaktować się z Pawłem C., byłym rektorem kolegium Humanum. Ich celem było w zamian za korzyść majątkową uzyskanie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. Kobiety prawdopodobnie nie wiedziały, że C przebywa w areszcie i ma już kilkadziesiąt zarzutów dotyczących m.in. działania zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Siedziba dawnego kolegium humanum obecnie zarządzana przez inne osobę nosi nazwę uczelni biznesu i nauk stosowanych w Warszawie. Przybyłe kobiety nie zwróciły na ten fakt uwagi i nakłaniały nowe władze uczelni do wystawienia fałszywych dokumentów, w tym dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczeń o odbyciu studiów w zamian za łapówkę w wysokości 40. Tysięcy dolarów. Chodziło o dokumenty dla ponad 60 zagranicznych studentów, którzy nigdy nie studiowali na Kolegium Humanum. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz walutę przewiezioną do Polski. Czytamy w komunikacie CBA. Prokurator przedstawił zatrzymanym kobietom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność polegała na wystawianiu poświadczających nieprawdy dokumentów związanych z odbywaniem studiów oraz nakłaniania do popełniania czynu zabronionego przez obecne władze uczelni. Wobec każdej z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, to jest poręczenie majątkowe w kwocie 150 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu do czasu wpłacenia poręczenia majątkowego. To już Matura zatrzymań CBA w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Sprawa dotyczy wystawiania lewych dyplomów, zamian za łapówki, a także powszechnej korupcji i wielu innych zarzutów. To wszystko stało się podstawą do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa zakrojonego na szeroką skalę. 8 listopada. Z portalu życie powiatu na Mazowszu dowiadujemy się, że patrolowcy zachodniej komendy otrzymali zgłoszenie, że na jednym z osiedli świadek widział jak nieznajomy mężczyzna wchodzi na teren osiedla i po chwili opuszcza osiedle prowadząc rower. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce i dokonali szczegółowego rozpytania. Na osiedlu zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy. Po przeprowadzonych czynnościach i rozpytaniu światłów okazało się, że mężczyzna już pojawił się w przeszłości na tym osiedlu i z zabezpieczonego monitoringu wynika, że dokonał kradzieży trzech innych rowerów. Policjanci po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji osadzili zatrzymanego w policyjnej celi. Następnego dnia sprawą zali się funkcjonariusze z Wydziału Mienia Ochockiej Komendy, którzy zgromadzili Dziwi materiał dowodowy. 32-latek usłyszał zarzut dokonania kradzieży trzech rowerów. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje prokuratura rejonowa Policji Warszawa Ochota w Warszawie. 8 listopada z portalu 24opole.pl dowiadujemy się, że funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy wielokrotnie naruszali prawo. Mężczyźni pod konwojem zostaną doprowadzeni do granicy ich kraju. Pierwszy z nich w okresie od października 2021 roku do lutego 2022 roku dokonał kradzieży paliwa na kilku stacjach paliw Opolu w ten sposób, że po zatankowaniu samochodu odjeżdżał, nie płacąc za paliwo. Sąd rejonowy w Opolu wymierzył mu karę jednego roku ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej pracy w wymiarze 30 godzin na cel społeczny skazany przez sąd. Ponadto w 2022 roku cudzoziemiec prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy łamiąc w ten sposób nałożony na niego wyrokiem sądu rejonowego dla Wrocławia Krzyków zakaz prowadzenia pojazdów. Za powyższe sąd rejonowy w Opolu ponownie skazał go na 30 godzin prac społecznych na wskazany cel. Drugi z cudzoziemców został zatrzymany tuż po tym, jak opuścił zakład karny w Strzelcach Opolskich. 26-latek w maju 2024 roku został skazany przez sąd rejonowy w Białymstoku za czyn z artykułu, artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego i z artykułu 287 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli oszustwo komputerowe. Ponadto jego dane figurują w bazach teleinformatycznych jego osoby, której pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Komendant placówki Straży Granicznej w Opolu wydał dla obu cudzoziemców decyzje administracyjne zobowiązujące ich do opuszczenia Polski, zakazując jednocześnie ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na 10 lat. Zachowanie obywateli Ukrainy wskazuje na to, że nie zamierzają oni respektować i stosować je do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. W związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego obaj zostaną doprowadzeni do granicy państwa i przekazani władzom swojego kraju. 8 listopada Straż Graniczna informuje Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy nadburzańskiego oddziału straży granicznej znalazło swój finał w sądzie. 26 osób zostało oskarżonych o organizowanie nielegalnej migracji. Prokuratora okręgowa w Zamościu 30 października skierowała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia wobec pięciu obywateli Ukrainy i jednego obywatela Białorusi. To finał trwającego od półtora roku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach. Z zebranego materiału wynika, że osoby działały w zorganizowanej grupie przestępczej od października 2022 roku. Cudzoziemcy przerzucali nielegalnych migrantów przez Białoruś i tzw. szlak bałkański do krajów Europy Zachodniej. Wszyscy usłyszeli zarzuty działania. W zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, 16 osób oskarżono o organizowanie nielegalnej migracji, 6 cudzoziemców usłyszało również zarzuty posiadania znacznej ilości środków odrzucających. Większość podejrzanych w toku przeprowadzonych przesłuchań przyznała się do zarzucanych im czynów. 10 złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze, 8 osób trafiło do aresztu. W śledztwie zabezpieczono mienie oraz środki finansowe na łączną sumę 173 940 złotych. 8 listopada. Z portalu Magna Polonia dowiadujemy się, że policjanci z Komisariatu przy ulicy Królewskiej w Krakowie poszukiwali złodzieja samochodu. Okazał się nim ukraiński tzw. uchodźca wojenny. Zanim jednak założono mu kajdanki, doszło do nietypowej próby ukrywania się przed funkcjonariuszami. Ukraińcy ukryli się przed policją w szybie wentylacyjnym. Krakowscy policjanci od wielu dni poszukiwali człowieka podejrzewanego o szereg kradzieży z włamaniem, w tym kradzież samochodu oraz motocykla na terenie Krakowa. Pod koniec października udali się do budynku znajdującego się na jednym z osiedli w dzielnicy Bronowice. Według ustaleń w garażu podziemnym ukryto skradziony samochód warty 25 tysięcy złotych. Podejrzewano, że uda się zastać tam złodzieja. Po darciu na miejsce kryminalni weszli do garażu, w którym natrafili na skradziony pojazd, jednak osoby będące w ich zainteresowaniu nie zastali. W trakcie wykonywania dalszych czynności policjantów zaniepokoiły odgłosy dobiegające z przewodów wentylacyjnych, które wskazywały, że ktoś do nich wszedł. Wszystko wskazywało na to, że chodzi o osobę, której poszukiwali. Zanim jednak rozpoczęli próby jego dorwania, uchwyt pod Mający wentylację i podwieszony sufit pękł, a złodziej spadł im prosto pod nogi. Na tym nie koniec, gdyż w trakcie legitymowania go funkcjonariusze znaleźli w jego kieszeniach narkotyki. Uchodźca wojenny został zatrzymany, następnie przewieziony do pobliskiego komisariatu. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że oprócz kradzieży z włamaniem do firmy był on odpowiedzialny również za kradzież z włamaniem do komórek lokatorskich zlokalizowanych w blokach w różnych częściach miasta oraz domeni samoobsługowej w północnej części Krakowa, do której doszło kilka dni wcześniej. Uszkodzenia, jakich dokonał na jej terenie, właściciel obiektu wycenił na ponad 3,5 tysiąca złotych. Ponadto ukradł on z tego miejsca kasę z pieniędzmi w tysiące. Jakby tego wszystkiego było mało, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową krakowskiej Komendy Miejskiej ustalili, że 35-latek odpowiada że za gradzierze pojazdu Mitsubishi. Do której doszło w lipcu bieżącego roku w okolicach Prądnika Czerwonego. Zatrzymany Ukrainiec był już w przeszłości wielokrotnie karany. Usłyszał zarzuty uszkodzenia, mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na to, że działał on w warunkach recydywy, kara ta może być wyższa. Na wniosek prokuratury rejonowej Kraków Prądnik Biały w Krakowie sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy aresz na okres 3 miesięcy. Policja udostępnia wizerunek poszukiwanego i chora lanskiego. Policjanci z siódmego komisariatu policji Komendy miejskiej policji w Łodzi poszukują. Ichora Lanskiego, urodzony 19 października 1984 roku. Na podstawie listu gończego wydanego przez sąd rejonowy Łódź widzew ostatnio zamieszkałego w Łodzi. Poszukiwany za przestępstwa artykułu 278 paragraf 1 kodeksu karnego. Wszystkie osoby posiadające informacje na temat osoby poszukiwanej lub mogące pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca przebywania, proszone są o kontakt z Siódmym Komisariatem Policji, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.